Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. W prawym dolnym rogu widzicie, że mamy zmodowaną wersję. Zaraz wam wyjaśnię dokładnie, co i jak się zmieniło, tylko zanim to zrobimy, myślę, że muszę się znów wrócić po tlen. Tak właśnie, muszę się wrócić po tlen, bo zaraz znów będą kiszki na marsza grać. I się będziemy dusić. Będziemy jak pewna osobistość. Pewien George, ale nikt nas kolanem nie przyciśnie. Dobra, bo zaraz ten banan na YouTube się skończy, dzień dziecka. O co chodzi z tym modded? Zainstalowałem aplikacje, które pozwalają nam na kraftowanie ze skrzynek i szybkiego stakowania do skrzynek. Myślę, że podczas naszej rozgrywki może nam to sporo ułatwić. Nie jest to żaden w sumie, wiecie, super jakieś ułatwienie i tak dalej, no bo i tak my to musimy wszystko skraftować z własnych przedmiotów, które są. Więc tyle. Myślę, że nawet zrobię chyba jakiś filmik, który zademonstruje, jak modować Planet Craftera, o ile oczywiście chcecie. No i moi drodzy, znów wam przypominam, że macie link do Discorda, oczywiście w opisie filmu, dołączajcie, wbijajcie, bo jest naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie. No, tyle. A jeśli zostanę tutaj na zawsze, znalazłem dość dużo lodu, a moje uprawy są coraz bardziej pokaźne. Zapewniłem sobie zasilanie dzięki kilku panelom słonecznym, przez co choć chwilowo mam spokój... Jezu. Od nowa. Zapewniłem sobie zasilanie dzięki kilku panelom słonecznym, choć przez co chwilę mam spokój. Czy zdołam przeżyć całe życie samotnie? Czy do życia potrzeba towarzystwa? A może umrę sam? Z tą planetą jest coś naprawdę dziwnego. Trudno mi stwierdzić dokładnie, ale im dłużej tu jestem, tym bardziej chcę tu zostać. Jakieś brednie. Iklas. 3041. Dobra, ale i tak dużo tutaj się nie dowiedzieliśmy. No mamy jakiś tam sobie złoty posążek. Nie by zbudować. Ło! Ciekawe. Wychodzimy z tego grejdołka. Nadal nie mam obsydianu. Nadal nie mam obsydianu i trochę mnie to martwi, no. Obsydian by się naprawdę bardzo przydał. To czytaliśmy, tak? Tak. To czytaliśmy. Dobra, myślę, że trzeba stąd wyłazić, bo tlenu nam brakuje. Wolałbym nie ryzykować. Czyli tak, tu już mamy spokój. Brak obsydianu nadal nam doskwiera. Idziemy po kapsułkę tlenową, znaczy kapsułkę tlenową, raczej przechowalni tlenowej, że tak powiem. I przy okazji być może sprawdzilibyśmy sobie, czy to działa, bo jeszcze nie testowałem, czy to działa. Więc tak. Skrzynkę chcę zrobić. Gdzie jest skrzynia? Tu jest skrzynia. Mamy sobie skrzynię. Mamy sobie na przykład, nie wiem, krzem. Klikam K. Autostore. Haha, działa. Działa, moi drodzy. Zarąbiście. Pyk. I autostore działa. No kurde. Czego chcieć więcej? Jeszcze bym chciał jedno sprawdzić. Tutaj mamy ten ekstraktor warsztat P2. No właśnie. Ja coś mogę zrobić z tego? No tak nie bardzo. Mogę. Buty zręcznościowe P3. Niby, tak? Zlokujmy sobie wszystko. Może nie wszystko. Nadal to działa. Język jest piękny. Amen. Nic mi więcej nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba. Dobra. Myślę, że krzem możemy na razie wyrzucić. Jest dla nas zbędny w tej chwili. Żelazo w sumie też mogę wyrzucić, bo też jest dla mnie zbędne. Kobalt i również. To sobie oczywiście rozbrajamy. No i co? No idziemy dalej szukać cholernego obsydianu. Cholernego obsydianu, który naprawdę jest ciężki do znalezienia. Nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko. Zaczyna nam powoli brakować dosyć takich podstawowych surowcy, typu woda. Głód też nam powoli zaczyna do dupy zaglądać. Niedobrze. Bo gdzie my wyraźliśmy? Po drugiej stronie. Czy ten wodospad zaczął działać? Bo on chyba wcześniej nie działał, prawda?
Jakaś jaskinia. Jakaś jaskinieczka. I zrobiło się ciemno. Co my tu znajdziemy? Aluminium. Ja chyba wiem. To będzie kopalnia tego białego surowca. On się jakoś nazywa. Słupka. I weź tu człowieku, bądź mądry. Weź tu człowieku, bądź mądry. Iryt. Stawiamy ci, pani Iryt. Słupki są dla mnie najważniejsze. Nazywajcie mnie stópkarzem, jak chcecie, nie ma problemu. Dobra, stópka nie jest zła. Oby czysta. Dobra, tu też zbytnio no nie ma co wziąć. Tu też zbytnio nie ma co wziąć. To jest wejście głębiej. Czy ja się gdzieś wracam? O. Nie. Myślałem, że coś czerwonego tu będzie, ale nie. No zobaczcie, zrobiło się takie w jednej chwili czerwono. To jest tylko 8. Niski poziom nawodnienia. Tu jest tylko cholera 8. No myślałem, że być może coś czerwonego nam zawita. Pomoże. Ale nie. What? Ale jajca, panie Pertku. No tak, przecież tu było przejście. Ej, no to mamy naprawdę bardzo szybki tutaj transport. Czy tu jest jakaś komora taka tlenowa moja? Jest. Jak to wygląda tu? Tutaj też lipa. Dobra. Napijmy się? Nie, no jeszcze nie. To jeszcze nie jest ten moment. Na razie sobie zostawię te pręty irydowe. Zostawię sobie kwarc pulsarowy, aluminium. W sumie to wszystko, kurwa, zostawię prawie. No, oprócz stópek. Stópki to ja chcę. Ośmik. Jakiś silnik to też zostawimy. A dobra, te stópki też zostawmy. Tylko potrzebne rzeczy. Niech będzie. Wracamy do paszczy lwa. No bardzo miło wiedzieć, że mamy tutaj jakieś przejście. Że mamy ten taki fast travel tutaj, można powiedzieć. Zresztą właśnie, tutaj również jest znów siarka. Trzeba o tym pamiętać, bo ta siareczka się też pewnie przyda w jakimś okresie naszej tutaj produktywności, ale nadal nie znalazłem obsydianu. Gdzie jest, kurde, obsydian? O, tak! To miejsce to jest to również, którego szukałem. Wiecie dlaczego? Bo tu są stópki. Tu jest masa stópek. Tego zapamiętam przynajmniej. Kiedyś była masa stópek, chociaż, kurde, teraz wygląda jakby nie było. Są. Są stópki. Mamy to. Ale to nadal nie jest obsydian. Bardziej cieszyłbym się z obsydianu chyba, wiecie? Nie to, żebym narzekał, no bo stópka to stópka. To nic nie było. Chociaż wydaje mi się, że ilość stópek została tutaj zmniejszona. I było ich naprawdę tu dużo. Mega. To najpierw może te z tego dymu ogarnijmy. O. Ja nagrywam. Boże, przestraszyłem się, że nie włączyłem nagrywania. Dźwięk jest. Jestem wręcz nadwrażliwy pod tym względem. Zobaczcie, ile stópek. Kurde, jak fajnie. Uff, ale mnie aż wzięło. Panika, level expert. Totalna panika. Kurde, no tych nadstopów tutaj elegancko nam podropiło. Chyba koniec już. Niestety, ale tak.
To by było tyle, jeżeli chodzi o stópki. Nadal nie widzę, cholera, żadnego obsydianu. Mama siara. Ale to znaczy, że zrobiliśmy już mniej więcej lekkie kółko. Lekkie kółko zostało już przez nas zrobione. No trochę mnie to martwi. Bo to oznacza, że gdzieś nie zauważyłem tego obsydianu. Gdzieś ten obsydian jest. I nadal nie wiem gdzie. Krytyczny poziom tlenu. Ale być może mi się uda nawet dojść tam. O! Ale widzicie co? Jezu, jestem normalnie jak taki mały... Mały ży. Nie powiem co, bo mnie mogą zablokować. Ale kurda, no prawie zmarłem, że tak powiem, dla jednej kapsułki tlenu. Dla dwóch kobaltów. Jestem po prostu i pojebany. Totalnie. Totalnie. Głupi. Ale żeby aż tak. O ja pierdzielę. Wracamy szukać, no. Ja sobie nie mogę pozwolić na brak tego obsydianu w dalszym ciągu. Nie mogę sobie pozwolić na brak tego obsydianu. Jak widzę ten osm, to już wiecie, takie mech. Jakbym zobaczył obsydian, to było wow. O, obsydian, taki fajny. Co mnie to nie wziąłem? Ja coś tu ominąłem? No, na pewno dużo rzeczy ominąłem, ale... Ale żeby aż tak? Zdeolit. O, przypomniała mi się nazwa surowca. Patrzcie, jaki mój mózg ma zapłon, nie? Kurczę, już dawno wyleźliśmy z tej komory tutaj. Tych surowcy. I już ja sobie przypomniał, kurwa, nazwę surowca. Zeolit. To jest śmieszne, w jaskini zeolitu nie ma zeolitu. O, ja pierdzielę. Dobra, czyli tak, tutaj jest to przejście. Dobrze wiedzieć. Tutaj niestety nie było... Nie było obsydianu w dalszym ciągu. Patrzę, czy może jakaś złota skrzynka gdzieś, coś, nic, nie? Jest jeszcze jedno miejsce, w którym na pewno nie byliśmy i w którym będziemy musieli być. Wiecie co? Ja sobie tu skoczę jeszcze do środka, bo tu były kapsułki z wodą i z tlenem. W tym miejscu. Komu tego nie chcesz wziąć? O, już chcesz. Nie zawsze, ale czasem chcesz. I w górę. Discordy widzę, że się rozpisały. Cały czas to bacznie obserwuję. W ogóle mamy nowego moderatora. Delkę. Poza mi tak mówić, bo nie umiem w imieniu wypowiedzieć. Została Delka. Nie, no w ogóle powiem wam osobiście, że nie sądziłem, że tyle kobiet wbije na naszego Discorda. W sensie to nie jest nic złego, nie, nie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja jestem wręcz szczęśliwy, bo w końcu... bo chciałem coś powiedzieć, co by mnie YouTube zbanował pewnie. Ale chodzi o to, że po prostu jest, powiem, świeżości. Jednak kobiety na serwerze mają... Takie coś, jak wprowadzają, czy jak są po prostu na serwerze, to widać, że ta kobieca ręka jednak pilnuje tego Discorda. Jednak pilnuje tego Discorda. Dobra, gdzieś tutaj, tam coś w ogóle też jest. Gdzieś tutaj był ten wodospad i albo jestem ślepy, albo to nie było tu, tylko gdzieś tam. I pa pa. Szybko, 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 kapsuła mieszkalna, pik. Pik. Szybki loading. Okej. I lecimy dalej. Gdzie jest ten cholerny wodospad? Albo tu wiecie co, może się coś wczytywało, jak jesteśmy z daleka, bo wiadomo, że tekstury na przykład te z daleka mają jakieś tam mniejsze poligony i tak dalej, nie? Być może to tak było ładowane. Ale kurde, byłoby aż dziwne.
Tam są jakieś wraki. Mi dwa razy powtarzać nie trzeba. Pamiętam również, że była tutaj taka fajna miejscówka. Tylko to był podobno... Może nie bug, a taki ruch deweloperski, że gdzieś na końcu tych pustkowi można było znaleźć dużo chipów. Od groma tych chipów było, jak komuś zabrakło, jak coś się zbugowało, to było w sumie spoko. No właśnie, widzicie, tu jest to zbugowane. Ten wodospad jest zbugowany, bo jak my sobie do niego podejdziemy, on znika. To on znika. Zobaczcie, pyk. Jest wodospad, nie ma wodospadu. Dziwne. Mega dziwne. Chyba, bo ten wodospad zawsze był taki fajny, ale widzę, że w końcu twórcy wzięli sobie do serca to, że gracze chcieli coś za wodospadem. Dobra, jest tu jakieś bajorko. O, jak to głęboko. Mamy kolejny wrak. I do tego wraku się da wejść. Wiecie, ja tutaj tak naprawdę z tymi wrakami to mam tyle wspólnego, że... Lubię chipy. Lubię chipy i to bardzo. Ja w ogóle uwielbiam różne schematy. Jak widzę, że mam progres taki, wiecie, że to się odblokowuje i tym podobnie, to mnie to mega kręci. Kręci mnie odblokowywanie, jakkolwiek to brzmi. W ogóle jakaś stołówka. Czy po tych schodach da się wejść? Chyba ta. Chyba ta. Tak, da się wejść. Zając szczęście, to ja się zaraz zgubię. Kolejne schematy nie ma. W ogóle są kapsuły kryogeniczne, to też ciekawe. Niski poziom pożywienia. Teraz będzie niski poziom tlenu i niski poziom życia. Ale żyjemy w Polsce, więc jest już normalne. Dobra. Krytyczny poziom tlenu. Panie tlenu. O, widzę cię. Jeszcze mam jedną, więc luz. Możemy poszaleć dzisiaj, nie? Co mi tam? Wybuchowy proch? Świetnie. I w sumie z tego to nic już więcej nie chcę. Z tego już nic więcej nie chcę. Tu przejść nie przejdziemy. Boże, to jest za ciemno. Nic nie widzę. Panie i panowie, jestem ślepy. Tubka, nawóz to jest oczywiście priorytet. La priorytetą. Jakieś przejścia. Widzę, że są oczywiście kapsuły mieszkalne. Aha, wiedziałem, że cię tu mogę znaleźć. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Jeszcze jedna. Trzeba zniszczyć. Trzeba cię ostatecznie unicestwić. Dobra, tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma i do reszty, jeżeli chcielibyśmy się nawet chyba dostać, to niestety, ale bez dekonstrukcji P2, no nie ma opcji, nie ma szans. Właśnie, tu jest zamknięte i tu byliśmy. I bez dekonstrukcji P2 się nie dostaniemy do tej miejscówki. Niestety. Powoli muszę też stąd zmykać, bo po pierwsze woda, po drugie jedzenie, po trzecie tlen. Po czwarte jest piękna pogoda na zewnątrz. Świetnie. Naładujmy to. Dobrze, tej wody mam sporo. Ale o żarcie się martwię. Dobra, to był ten drugi wrak. To się w ogóle wkopało pod ziemię, co jest bardzo ciekawe. Widzę to. Moi drodzy, chyba się uda. Tak, to jest to. Jezu, obsydianu wezmę tyle, że łomatko. Łomatko bosko, cięsto hosko.
Obsydian jest tu. Obsydian, ale to wcale nie jest on. Iryt. Mi nie jest ciepło. Chyba nie. Jest! Obsydian! W tym miejscu znajdziemy, kochani, obsydian. Ile obsydianu? Boziu! Biorę. Ciemno. Skrzynia? Dzień dobry. Wolę obsydian. I stópki. Bierz to. Masa stópek. Nie, żartuję, nie masa. Mało. Znaczy, może być, no. Dam kolejny wrak. Tam jest kolejny wrak, tylko zanim ja do tego wraku pójdę, no to jednak będę chciał sobie zrobić te teleportery, nie? Bo tyle mi obsydianu chyba starczy. Kurde, w końcu. W końcu, w końcu, w końcu. Krytyczny poziom nawodnienia. No problem, spokojnie. Proszę się nie denerwować, mamy wszystko pod kontrolą. Jeszcze patrzę, czy tu nie ma żadnych jaskiń. Ale chyba nie. Jakie złota skrzynia? Cokolwiek? Nul? No to nul. Kurde, ale jest obsydian, jest obsydian. Teraz znaleźć tylko trasę powrotu na chatę i będzie git. Jest i iryt. Kurde, no fajnie. Wypijmy sobie już. Prawie se dupę sparzyłem. Prawie se dupę sparzyłem. Było blisko, nie powiem. Ej, a tutaj to wygląda dosyć ciekawie. Ale tu nic nie ma. Dobra, szybko. Trzeba sobie tlen odnowić. Wiecie co, cieszę się, że zrobiłem sobie ten punkt nawigacyjny, bo naprawdę nam pomaga. Naprawdę nam pomaga. To jest wodospad. Czyli za wodospadem prosto, prosto, prosto. To teraz pytanie, czy ja znajdę to wejście do tej jaskini? To jest dobre pytanie. No to tak naprawdę, jeżeli chodzi o teleporter, no to będziemy w stanie już go zrobić. Bo oprócz, moi kochani, tego prętu nadstopu mamy wszystko. Ciekawie. Tylko tak, teraz gdzie to było? Ja to znajdę. Może być problem. To jest zeolit, to raczej nie. Tutaj też nie. Normalnie dzisiaj cały odcinek z podróży będziemy mieć. I przejście było gdzieś tu chyba, nie? Albo tam. W ogóle to mnie jeszcze interesuje, ten łuk tutaj. Interesting. Dobra, mamy tu jaskinię. Co to nasze skróty. No i tu w razie czego też jakby nam tego zeolitu brakowało, no to mamy jak to zrobić. Mamy jak to zrobić. Więc tak, jeżeli chodzi o teleportery, to na pewno jeden, no, baza standardowo. A drugi myślę, że zrobimy na obsydianie. A trzeci będziemy nosić w kieszeni i będziemy teleportować rzeczy. Co myślicie o tym? Myślę, że to jest doskonały pomysł. Kurwa, wiedziałem, że się to polecę. Gdzie ja jestem? Na górze. Ej! U mnie nie było wcześniej. Jeszcze wycwanie.
Czyli wejść na górę też możemy. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, tylko tak, teraz trzeba znaleźć sobie to główne wejście. Bo znów tlenu brakuje. Ja o tym doskonale wiem. To już wystarczy. Tu już była siarka i prosta droga tak naprawdę do naszej bazy. No fajnie, bo w sumie ta siarka to jest taki łącznik pomiędzy skrótami. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać. Dobra. I tu było to wyjście, prawda czy nieprawda? Prawda. Mamy to. Okej. Okay. Oczywiście bierzemy sobie nadstópki. Żelazo na razie zostaje. Nie jest mi jakoś na gwałt teraz potrzebne. O Jezu, tego dużo jest. Powiedziałbym nawet, że bardzo dużo. Mam tu miejsce, no mam jakieś jeszcze miejsce. Szem, tytan zostaje. Dobra, tyle starczy. Tyle starczy. No i myślę, że tutaj ta baza naprawdę będzie świetnie i wyglądać, i będzie dosyć funkcjonalna, jeżeli będą jakieś stwory, do nas nie dosięgną. Bo zwierzęta wiem, że na pewno zostały wprowadzone, tylko pytanie, czy one są agresywne. Okej, okay, niski poziom pożywienia, to też trzeba uważać. Żeby się nie zagłodzić. No dobra, moi drodzy, to myślę, że w końcu możemy zrobić to, co chcieliśmy. Tylko najpierw przycisk magiczny. Pyk. I wszystko poszło. Satelita GPS-P4. Schemat Flara. I rakieta wizualizująca co? Nie wiem, ale zaraz mech też będziemy mieć. 70%. Okej. Okay. Zobacz, teraz możemy wszystko bez problemu robić. Jakie to jest piękne. Jakie to jest, kurde, piękne. Elegancko. Coś pięknego. Nie mamy tytanu. Teleporter. Dobra, bo ja chcę zrobić ten pręcik. Aha. A my prętu jeszcze nie możemy zrobić. Nie. Naprawdę? Żartujecie sobie teraz ze mnie. Kurwa, pręt jest dopiero tutaj. O matko. Ale lipa. Ej, no to nie rozumiem tego. Skoro dają nam tak naprawdę do dyspozycji odblokowanie sobie teleportera, jaki jest sens dawanie odblokowania teleportera, skoro my nie możemy go nadal zrobić? To jest bez sensu. To jest bez sensu. No to ja się tyle starałem i dupa. I dupa. Dobra. Trudno. Trudno. Grunt, że mamy teraz modyfikację, która pozwala nam craftować naprawdę z daleka wszystkie rzeczy. A jednak nie. Fuck. Jednak nie. Mam jakieś żelazo? Nie mam, ale być może tutaj będzie to żelazo, nie będzie żelazo. Zabrałem wszystkie. Zrobimy inaczej. Przeniesiemy wszystkie skrzynki na tamto miejsce i z tamtego miejsca już sobie będziemy craftować, bo myślę, że może być to problematyczne. Żelazo. Dużo żelaza trzeba. Ładnie wszystko wydobywa. Świetnie. Myślałem, że naprawdę to będzie większy zasięg tego wszystkiego. Być może da się ustawić to w tej modyfikacji. W sumie mogę nawet zobaczyć, wiecie? Chyba to sprawdzę. Chyba to, kochani, sprawdzę. Zaraz do was wrócę. Tylko tym razem do tego przegrę.
Okej, kochani, już jesteśmy i zobaczcie, co mogę craftować. Znów działa jak powinno. Dałem zasięg 9999, więc raczej teraz nie powinno być to problemem. Możemy craftować ile dusza zapragnę. No i non stop się zastanawiam, czy by nie dać jednak tutaj sobie jeszcze dodatkowej komory. W ten sposób. I w ten sposób. No co, niby dwa stopy więcej, nie? Gdy po prostu tutaj sobie zrobić kolejną komorę. To czy nam potrzeba aż tyle miejsca? Naprawdę wydaje mi się, że dwie takie komory to jest aż nadto. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Dobra. Próbujemy zrobić kolejną część. Tylko tak. Tutaj, tak jak mówiłem już wcześniej, będę chciał z pewnością sobie to zwiększyć. Do takiego stopnia. I biokopułka. Doskonałe miejsce do hodowli roślin i wytwarzania O2. O, jak ja chcę to zrobić? Na pewno będę chciał postawić tą kopułkę, tylko ona jest 4x4. Ona jest 4x4? Tak, ona jest 4x4. Krytyczny poziom pożywienia. Świet. O, wiem to. Już naprawdę muszę znów zasuwać. Zasuwamy. Mam nadzieję, że mi już wyrosła ta... Tak, wyrosła fasolka, świetnie. Bakłażan też wyrósł. Powiedzmy. Tych bakłażanów nie powinienem jeść, bo one się potem nam przydadzą, ale... No cóż, głód nie wybiera, nie? Głód nie wybiera. Dobra, na razie to zostawmy. Wiem, że miałem to dokończyć w poprzednim już odcinku, no ale nie dokończyłem. Standard, nic nowego. Teraz trzeba zrobić to bardzo, ale to bardzo równo. Chcę, aby to wszystko delikatnie na siebie wchodziło. Tylko weź to zrób. Weź to, człowieku, zrób. To może ja najpierw sobie postawię to. Zrobię jeszcze jedno. I też próbuję to zrobić takim małym kosztem. Żeby jak najwięcej mi tych surowców pozostawało. Ale czasem się nie da. Nie no, panie. Troszeczkę. Nie w tą stronę. O nie, fuck. Wypłyń. Wypłynął. Dobra. Minimalnie nachodzi, nachodzi. Chociaż nie powiem, ale wolałbym to zrobić w drugą stronę. Nie zauważyłem, że to są przecież inne strony jeszcze. Dobra. Tak jak teraz. Powinno być git. Zróbmy sobie jeszcze wejście. No i zobaczcie, mam tutaj teraz fajne wejścionko. Tu będzie jedna kopułka, tu będzie druga kopułka. Teraz się zastanawiam. Być może... Ja to głupio zrobiłem. Ja to bardzo głupio zrobiłem. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Tutaj możemy sobie zrobić przecież w ten sposób. Połączyć to tu. Gdzie tam wyjdzie? 2 plus 1. I dopiero sobie zrobić tutaj na narożnikach takie rzeczy. Żeby zawsze było tutaj, wiecie, więcej miejsca po prostu na to. A to sobie taką mesę zrobimy trochę. Albo nie kliknąłem, albo mi się skończyły surowce. Kliknąłem. Dobra, i tu było raz, dwa, cztery, tak? Si. Już mamy dwa. Tu będzie trzeci. Czwarty. I tu sobie już zakończamy nasz budyneczek. Ej, nawet chyba nam starczy. Świetnie. Tylko wywaliłem się pewnie ze wszystkich stópek, nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie.
No i o to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Ścianki działowe. Jak to wygląda? No fajno. Fajno to wygląda. Szkoda, że się nie da pozbyć tych ścianek. To by mnie bardziej interesowało. Tak sobie możemy zrobić to w ten sposób. Konstruuj dużo kapsuła, to nie. Tu jest wejście. Tu będzie kolejna ściana działowa. Opa. I tu możemy sobie zrobić, nie wiem, czy magazyn, czy co innego. To już naprawdę inwencja twórcza. Taka, jaką chcemy. Tu mamy fajne wyjście. Tu mamy fajne wyjście. Tu sobie możemy zrobić oczywiście szyby. Żeby widzieć, co się dzieje na zewnątrz. Elegancko. Komu to jest potrzebne? No, oczywiście, że nam. Tu będę również chciał zrobić sobie przejście kolejne. Właśnie po to, żeby dojść do na przykład reaktorów, czegoś innego. Dobra, to sobie musimy dalej też porobić. No, tu już będę chciał za chwilę reaktory poprzenosić. Jak się skończyło żelazo pewnie, tak? Ano tak. Ano tak. Zaczyna mieć to ręce i nogi. Bardzo się przyjemnie to ogląda. Okej. Tylko tak, teraz musimy odstawić ten obsydian, który miał być taki super hiper, a jednak nie jest super hiper. Bo oczywiście musiało się nam to spartolić i pokrzyżować nam całkowicie plany. Więc będę chciał teraz sobie pościągać stąd żelazo. No to wszystkie surowce bym chciał stąd pościągać. Ale głównie żelazo. Głównie żelazo. W ogóle zrobię tutaj sobie szapeczki. Nie mogę? Ale chamstwo. Jak zrobię to tak? No tak, już mogę pewnie, co? A tak, już mogę. Dobra, zróbmy sobie, wiecie, skrzynki takie, które tutaj nam w razie czego pozwolą na stakowanie tych wszystkich surowców. Takie jak kobalt, takie jak, nie wiem, krzem, magnez. Są w tej chwili surowce, które nam nie są zbytnio potrzebne. Ale dobrze, żeby były. Dobrze, żeby były, bo jednak z czasu się przydadzą. Dajmy to jeszcze. I właśnie to jest ten moment gry, gdzie my już tak naprawdę nie musimy zbierać tych surowcy. W żaden sposób nie musimy zbierać tych surowców, bo one same się pięknie nam tu zbierają. To już jest ta przyjemniejsza część gry. To jest coś pięknego. Ja sobie jeszcze ten tytan na chwilę rozłożę. Chcę pościągać te rzeczy. Magnes wrzućmy. Kobalt jakiś się zapodział. Więcej magnezu. Rzućmy to. To i to i to. Puszczę, że na to zostało. Dobra. Na razie niech tak będzie. Na razie niech tak będzie i tyle. Dokończymy sobie ten środek. Potem jeszcze będzie trzeba tą okolicę sobie ogarnąć oczywiście. No to już w międzyczasie. To już w międzyczasie. Ale głównie teraz chcę zrobić tutaj, żeby już mieć gdzie poprzenosić te nasze reaktorki. Trochę tej wody już pozbyć. Tyk. Ale się udało. Mamy całość, świetnie. Tu sobie też już zróbmy przejść. Nie mamy żelaza. Wiedziałem. Wiedziałem. To nie problem.
Bo i tak będę chciał teraz przenieść wszystkie, ale to wszystkie reaktory. I myślę, że nawet zrobimy sobie ten lepszy reaktorek, żeby on już nam tu dał mniej więcej więcej tego, czy więcej tej energii, która jest potrzebna. Ups. Dobra. Tylko tak jeszcze z pewnością potrzeba mi żelaza. Wiecie po co? Bo ja się wycpanie. Ja się wycpanie w ten sposób. O, jest żelazo. Tam jedno wystarczy. Ja się wycpanie w ten sposób, że postawię... A, jednak nie. Postawię sobie skrzynkę. I w tej skrzynce wrzucę sobie wszystkie te elementy do budowy reaktorów. Po prostu w ten sposób. Pyk. Kolejny demontaż. I będę musiał po prostu dymać non-stop, i non-stop, i non-stop, i non-stop. Tylko kulturalnie sobie to wszystko poprzenoszę. Nie no, jest fajnie. Jest naprawdę bardzo fajnie z tą bazą. Okej. Okay. Tylko tak, brakuje mi powoli tlenu. Recovery. No i tak. To jest max. Czy ja go tu widzę w środku? Trochę tak, ale jakoś nie super mocno. Mogę zrobić drugi? Mogę zrobić drugi. Czyli jest progres. Kto to się nie snapuje w jakiś sposób? Boże, jakiego brakuje. Mogę nawet 3 zrobić. Ej, jest dobrze. Weźcie normalnie tutaj napować, to jest cud. Terek nie zrobię niestety. No mogę nadgonić to tym. Opa. Dobra, energii nam teraz nie powinno już zabrakać. Mam 3 duże reaktory. Czy my trochę zaoszczędziliśmy stópek? Chyba tak. Znów jakaś chyba się pogoda nam popsuje. Mogę zrobić to? Nie mogę, nie mam żelaza. Myślę, że możemy bez problemu rozmontować już wszystkie solary, które tam nam pozostawały. To już się nam raczej nie przyda. To wygląda. Stópek nam zostało od zarąbania. Wow, aż jestem zdziwiony. Naprawdę jestem zdziwiony, ile nam tych stópek tu pozostawało. Ale czemu? A bo tu jedna stópka jest potrzebna, 3 pręty. A widzicie. Dobra, trochę surowców nam tu wpadnie. Kureczki nam znów trochę wpadło. Fajno. To sobie zostawmy ten tytan, zabierzmy, no bo on tutaj... No jest, ale nie powinno go tu być. Nie powinno go tu być. Żelazo teraz zbieramy, bo będę chciał zrobić w końcu porządek w skrzynkach. Taki już całkowity porządeczek w skrzyneczkach. Mam nadzieję, że to jeszcze nie, no dzisiaj już tego nie zrobię raczej. Ale być może w następnym odcinku się za to weźmiemy. O kurczę, no wiecie, no planowałem zrobić te odcinki dla wspierających, ale chyba z tego, co widzę, to tutaj tych odcinków nie będzie. Z tego, co widzę, to tych odcinków chyba tutaj dla wspierających nie będzie. No cóż, z czegoś innego nadrobimy. Pamiętajcie, że wspierający mają oczywiście również szybszy dostęp do mojego zapasiku, który sobie tam robię. Jeżeli chcielibyście mnie wspomóc w jakiś sposób, oczywiście... Możecie sobie znaleźć to na stronie. Wesprzeć, jeżeli macie ochotę. I ja będę szczęśliwy. I może wy będziecie szczęśliwi, nie wiem. Być może tak, być może nie. No i tak to będzie tu wyglądać. Tu na narożnik sobie możemy jakiegoś kwiata walnąć. Może nie, bo tam nawóz jest potrzebny, a nawozy też nam będą potrzebne w przyszłości. To być może lepiej jeszcze nie.
To co, jeszcze po Iryt? No niby już 15 minut, cholerka. Nie, dobra, wiecie co? Po Iryt skoczymy sobie potem. A tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Planet Crafter, bo mimo iż ten Planet Crafter ma naprawdę bardzo słabe wyświetlenia, ma okrutne wyświetlenia wręcz. Naprawdę, no, tak niskie, że o matko, że szorują o dno. To mi się w to dobrze gra. I nawet jeżeli to się nie ogląda, to ja mam taki zapasik dla YouTube'a, który po prostu YouTube wie, że wrzucam filmy i mnie wtedy nie ogranicza w żaden sposób. Więc nawet jak tam sobie, nie wiem, nie zarobię tych 10 zł miesięcznie, no to naprawdę mnie to jakoś nie będzie bolało w żaden sposób. Więc Planet Crafter oczywiście będzie. I tyle. Pamiętajcie o Discordach jeszcze, bo Discordy również tam są. Również tam są, działają sobie fajnie, prężnie. Moderacja naprawdę świetna. I czym was będzie więcej, tym po prostu również będziemy wprowadzać różne modyfikacje. Dobra, a tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. I widzimy się w następnych odcinkach. Hej, hej!